Reklama dźwignią handlu, czyli Mazury Zachodnie i promocja do kwadratu. To cel numer jeden zachodnio-mazurskiej lokalnej organizacji turystycznej. Stowarzyszenie rusza z ofertą atrakcyjnych pakietów turystyki aktywnej, edukacyjnym, historyczno-kulturalnym, wiejskim, zdrowia oraz urody. Stąd konferencja, pakiety szansą przedłużenia sezonu turystycznego na Mazurach Zachodnich. Pakiet turystyczny jest to podanie na talerzu tego, co najlepsze mamy na Mazurach Zachodnich, czyli skomponowanie pod jedną ceną dla turysty zarówno noclegu, jak i regionalnego wyżywienia, jak i atrakcji turystycznych, aktywności. No wszystko zależy, jakiego rodzaju pakiet wybierze. Logo marki klastra turystycznego gotowe. Teraz stowarzyszenie uruchamia stronę internetową www.mazury-zachodnie.pl. Pomysłów na promocję naszego regionu nie brakuje, podobnie jak imprez, konferencji i seminariów. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej wdrażanie nowych inicjatyw okazuje się proste. Dofinansowanie wynosiło ponad prawie 800 tysięcy. Musieliśmy zabezpieczyć własny 30-procentowy wkład. I te pieniądze są przeznaczone na 2 lata tych wszystkich zadań, o których tutaj mówiłam. No i jeszcze kilku, bo będą publikacje, są wyjazdy targowe, będzie zakup standów, szereg działań, które mają całościowo potraktować i podnieść jakość informowania turysty o naszym regionie. W ramach funduszy stowarzyszenie ogłosiło konkurs na pamiątkę z Mazur Zachodnich. W lipcu nastąpiło jego rozstrzygnięcie. Pocztówka w formie kolażu Zofii Żebryk to miejsce trzecie. Witraże Roberta Bogdańskiego drugie, a pierwsze ex aequo przyznano książce kucharskiej Jacka Tracza i ciastkom Krzysztofa Kowalczyka. Planujemy jeszcze w tym roku rozpocząć pracę nad wydaniem tych elementów, tak żeby w następnym roku, najpóźniej przed sezonem, mogło natrafiać już do turystów, bo z uwagi na to, że ten konkurs został rozstrzygnięty w ramach projektu Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie, będą to elementy, które będziemy przekazywać turystom nieodpłatnie. Natomiast w przyszłości, jeżeli będzie się to spotykało z dużym zainteresowaniem, to na pewno to do szerszej produkcji zostanie przekazane. Mazury już zapracowały na swoją markę, a Mazury Zachodnie są na dobrej drodze ku niezależności. Nasz region wychodzi z cienia swojej rodzicielki, a Urząd Marszałkowski przychylnym okiem obserwuje i aprobuje poczynania stowarzyszenia. Chodzi nam o to, żeby jak najwięcej turystów tu przyjeżdżało, więc powstała też nowa infrastruktura, nowe hotele, też mamy tereny iławskie bardzo mocno żeglowne. Więc warto tutaj pokazać te Mazury jako nowe zjawisko turystyczne i trzeba promować, bo Mazury Zachodnie są jednak mimo wszystko jeszcze mało znane. Tak więc są pomysły i są pieniądze. Do szczęścia potrzeba jedynie efektów, na które z niecierpliwością oczekują lokalni przedsiębiorcy. Gospodarstwa agroturystyczne, karczmy czy pensjonaty, choć oblegane, to najbardziej w sezonie. Unijny projekt ma to zmienić. Jak będzie, zweryfikuje czas.